Wzdłuż ponad stuletniego ceglanego budynku stanęły już pierwsze rusztowania. Rewitalizacja, bo to chodzi o rewitalizację zabytkowego budynku, obejmie odnowienie elewacji, modernizację dachu, przebudowę i modernizację harcówki, wymianę oświetlenia na energooszczędne w auli, a także rewitalizację, tak to nazwę, otoczenia. Całość dopełni rewitalizacja skweru z pomnikiem więźniów obozu Albatros. Przed pierwszą wojną w budynku mieściło się Królewskie Katolickie Seminarium Nauczycielskie. Od 1957 roku szkoła podstawowa. Koszt remontu to ponad 5 milionów złotych. Miasto zaciągnęło na ten cel nisko oprocentowaną pożyczkę z unijnego programu Jessica 2. Prace potrwają do końca roku. Opóźnia się natomiast budowa hali sportowej przy tej podstawówce. W ubiegłym roku przeprowadziliśmy dwa przetargi na wybór wykonawcy robót. Niestety oferty, które zostały złożone w tych postępowaniach przetargowych, przekraczały nasze ówczesne możliwości finansowe. Przetargi zostały unieważnione. Dokonaliśmy bardzo szczegółowej wiwisekcji dokumentacji projektowej. I tak powstaje nieco zmieniony, bardziej oszczędny projekt. Hala jednak nie będzie ani gorszej jakości, ani mniej funkcjonalna, zapewniają urzędnicy. W czerwcu urząd ogłosi trzeci przetarg na budowę hali, tak aby była gotowa do końca 2024 roku.